murach tej zacnej szkoły spędziłem 7 lat swojego życia. No nie dlatego, żebym był taki niepojętny, ponieważ tutaj od początku nie było liceum, tylko szkoła podstawowa współdzieliła budynek z liceum. Na górze było liceum, na dole podstawówka, no i ja chodziłem przez 3 lata do tej podstawówki, a potem, kiedy skończyłem podstawówkę, dostałem się do liceum, no i 4 lata, w sumie 7. Także dobrze wspominam ten czas, to było bardzo zacne liceum w tamtym czasie. Tutaj uczyli no, wybitni nauczyciele, chyba można powiedzieć, między innymi profesor Trlik, Włodzimierz Trlik, nauczyciel matematyki, a późniejszy dyrektor tej szkoły w latach 92 do 2002, chyba jak mnie pamięć nie myli, albo od 90 roku. No i dobrze wspominam ten czas, naprawdę sentymentalnie tutaj jest przyjść i zobaczyć tutaj jeszcze raz te mury tej szkoły, jak dzisiaj wyglądają po 40 latach. Bo szkoła dziś obchodzi 60-lecie, więc zajrzę do środka. Tak, ostatni raz z kamerą tutaj byłem 40 lat temu. No, drzwi oczywiście nie zmieniły swojego miejsca, ale wygląd już tak. Tak zresztą jak i cała szkoła zmieniła swój wygląd. Teraz wygląda całkiem inaczej. Więc zajrzymy do środka. Tak, wtedy było wyjście na boisko szkolne, gdzie żeśmy rozgrywali wszystkie ważne mecze. Teraz całkiem inaczej wygląda to boisko. Jest odremontowane. No tutaj jest scena, której nie ma normalnie, bo dzisiaj jest akurat uroczystość jubileuszowa, więc dlatego taka scena. Ale zajrzę jeszcze do klas. Tutaj po lewej, ta pierwsza z brzegu klasa, to kiedyś była pracownia matematyczno-fizyczna. No i tutaj nasza klasa matwiz miała swoje zajęcia razem z nauczycielem matematyki, profesorem Trlikiem, który później był, jak mówiłem, dyrektorem tej szkoły. No a teraz jest tutaj... Pójdę dalej. Tutaj kawałeczek dalej będzie na prawo wejście na salę gimnastyczną, a na lewo na końcu jest toaleta, którą dobrze pamiętamy, bo paliliśmy tam papierosy, to znaczy no nie wszyscy, ja nie paliłem akurat. Tu jest sala języka angielskiego i zajrzę jeszcze na salę gimnastyczną, ulubioną naszą salę, dla chłopców przynajmniej, w ich imieniu się wypowiadam. Bo tutaj rozgrywaliśmy różne ważne mecze, no głównie w koszykówkę, nie wiem dlaczego tutaj ten kosz jest zdjęty, i w siatkówkę, bo w piłkę nożną graliśmy na boisku asfaltowym, do piłki ręcznej w zasadzie, no ale tutaj można wyjść też na zewnątrz właśnie na to boisko, no i tu krótszą drogą. Teraz tam jest scena przed boiskiem ustawiona, no ale tak to wygląda, wszystko odnowione, odmalowane, wytynkowane elegancko, no ale drzwi pozostały na swoim miejscu i nawet te charakterystyczne zaokrąglenia przy tych drzwiach, których nie ma w innych szkołach, a tutaj są takie. Jeszcze wejdę na górę, zobaczę co tam. No na górze korytarz taki jak był, sale są otwarte, bo można je pooglądać, ale powiem szczerze, że ja już nie pamiętam dokładnie, gdzie była jaka pracownia. Jeszcze sobie przypominam, że gdzieś po prawej, przy końcu była pracownia biologiczna, czy przyrodnicza, czy biologiczna, albo tu, albo następne drzwi, ale oczywiście to się mogło już zmienić przez tyle lat. Na pewno się zmieniło. Tu gdzieś na końcu była stołówka albo biblioteka. Biblioteka, stołówka była na dole. Tutaj była biblioteka, no i sala chyba fizyczna, jak się nie mylę. No i jest dalej pracownia fizyczna, proszę bardzo. Tu się nic w tym względzie nie zmieniło. No, lubiłem fizykę, też nie powiem. Chociaż nie powiem, żebym był jakimś wybitnym uczniem. Choć potem skończyłem Politechnikę Śląską, Wydział Górniczy, no i teraz ci, którzy nie znają, wiedzą, że prowadzę dość oglądalny blog, czy vlog na temat węgla kamiennego. Możecie sobie sami sprawdzić i obejrzeć.
Także jak jesteście ciekawi, to zapraszam na kanał. Natomiast tutaj była stołówka. No i ta stołówka w dalszym ciągu jest tu, gdzie była. Bo po tym źródłem się nic nie zmieniło, jedynie... Nic się nie zmieniło, tak. Dalej mamy mnóstwo jedzenia. Przez 40 lat tutaj była ta stołówka. Tak? Tak, tak. No tylko dzisiaj troszkę inaczej wygląda. Odmalowane ściany, remont. No i baloniki. Nie było tych baloników, na pewno. Nie było. Nie było. Jakieś 30. Gwarantuję. Jeszcze zajrzę na dół. Tu kiedyś była szatnia. Wtedy w tamtych czasach trzeba było obuwie zmieniać w szkole. A, i tu po lewej był schron. No, za czasów komunistycznych schron był bardzo ważnym miejscem. Tutaj widzę w tym schronie wizerunek, portret pana profesora Drlika, matematyka. To był nasz wychowawca i bardzo zacny nauczyciel, zresztą bardzo znany też. No i tutaj widzę, że w schronie jest największy ruch. Tu się najbardziej życie szkolne koncentruje chyba, ale tam jest chyba wycieczka jakaś. Tak, tam jest wycieczka, także tu zostawimy ich w spokoju. No i jeszcze przyjrzymy się profesorowi Drlikowi, który tutaj występuje za jakąś maczugą z baseballem, bo był bardzo groźnym nauczycielem, ale jednocześnie wszyscy go bardzo lubiliśmy i szanowaliśmy, naprawdę. Występował w obronie uczniów nieraz, kiedy trzeba było, no i w końcu został dyrektorem szkoły. No a tam był ten schron. Profesor Midrom, właściwie major Midrom, zarządzał schronem wtedy, no i obroną cywilną, dzisiaj się to nazywa, ale wtedy przysposobienie obronne. No a tutaj jest ta szatnia. Kiedyś tu były boksy po prostu zakratowane takie, no odmykało się kratkę i no wchodziło się do boksu po lekcjach oczywiście, po swoje palto czy buty, zmienne obuwie i tak dalej. Dzisiaj są tutaj szafki, jak widać, gdzie nowoczesność w domu i zagrodzie. No i wracamy z powrotem na miejsce. Tutaj młodzież. No kiedyś też tutaj była młodzież. Z tym, że dzisiaj ta młodzież już jest w innych miejscach. No i tak się wychodziło tutaj. Ale tak mówię, dużo się zmieniło, nawet sposób tych ławek. Tutaj kiedyś były dwie ławki albo cztery po obu stronach. Teraz mamy tutaj taką nowoczesność. W sumie wydaje mi się, że jest dużo piękniej. Ale czy dużo lepiej? No nie wiem, to już sami Państwo odpowiecie sobie na to pytanie. Tu jeszcze bym zapomniał o jednym miejscu, mianowicie obok szkoły parę metrów jest cmentarz. No i szkoła się reklamuje jako prawdopodobnie najlepsza szkoła przy cmentarzu. Bo nie wiem, może chyba nie ma żadnej innej szkoły przy cmentarzu. No w każdym razie w tym miejscu chłopcy wychodzili zapalić papierosa na przerwach, zwłaszcza dłuższych, bo tu za rogiem raczej nauczyciele się nie zapuszczali. Tam dalej jest boisko. Pójdę jeszcze kawałek i pokażę wam. Tak, z tej perspektywy tutaj, od strony ulicy Oświęcimskiej czy Mikołowskiej, szkoła wygląda w takim ujęciu, w takiej perspektywie. Tu było boisko trawiaste, teraz jak widać są korty. Tam dalej jest siłownia plenerowa, tu bieżnia. No była bieżnia, tyle że asfaltowa, wyasfaltowana. No i tam było boisko również asfaltowe, zaraz przy sali gimnastycznej, na której żeśmy właśnie te najważniejsze mecze rozgrywali. No jest wszystko na swoim miejscu. Tyle, że dużo nowocześniejsze niż to było przed laty, gdzieśmy biegali w trampkach po asfalcie, ewentualnie po trawie. Ta szkoła zawsze się charakteryzowała takim jakby ciepłym charakterem, no tak na ustroniu, w dzielnicy domów takich jednorodzinnych czy tuszek rogowców. Bardzo ciche miejsce i spokojne. No i też ta architektura jakaś nie była taka jak współczesne szkoły, gdzie te szkoły przypominają takie aglomeracje wielkie, edukacyjne. No a tutaj raczej było to wszystko tak bardziej spokojnie, no na starych tychach. Także nieopodal jest też i rynek, kościół. Także to wszystko współgrało ze sobą i taką atmosferę tworzyło bardziej może spokojną, rodzinną. No a ja żegnam i zapraszam na kanał do oglądania też innych filmów, które tam są. Myślę, że nie mniej wartościowych. Pozdrawiam serdecznie i jak zwykle, tradycyjnie, szczęść Boże!